A więc siemaneczko, jak już tu jesteś, zostaw coś po sobie. Dzisiaj lecimy z dalszymi wątkami pobocznych misji w dodatku, czyli zaklinanie na dobry początek. Zaklinacz słów. Pozdrawiam. Witaj, chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, 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 Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. O, dobrze. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę. A wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę ci zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. Trochę siana jest. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. No. Znajdź kilof. W domu jest. Nawata nie ukręci. Chociaż czy na pewno? Gdzieś raczej za domem. Kurczę. Gdzie żeście ten kilo schowali, co? Prowadzi mnie tu gdzieś. Dosłownie jakby to krów. Na północny wschód od Nowigradu
Są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuję szczęścia tam. Dobra, czyli w sumie nie, nie będę siadał na płotkę. Tempo, tempo! Trochę sterowanie mnie tutaj już gubi, bo ostatnio grałem sobie w Elden Ringa i nie będę go nagrywał, bo no, to by było dosyć kłopotliwe w nagrywaniu Elden Ringa. Więc Wiesiek będzie pełnoprawnym na kanale tutaj widowiskiem póki co. Zbryła nefrytu dla oficerskiego zaklinacza słów. Coś tutaj jest, tak? O, jest. Mało tu tego nefrytu. Poszukam dalej. Tyle co nic. Szukamy dalej. Okej, kopalnia, a w środku tam jakieś potworki oczywiście. Nie mieliśmy do czynienia jeszcze z tymi pajączkami. Mnie walnęły. Tutaj coś mamy. Możliwe, że zaraz sobie odpalimy tego questika. O, tu jest to złoże. Dobra, jeszcze jeden. Ale ucieka. Dobra, te jeszcze już wychyliły, nie będę na nie czekać. Dobra, w końcu. Brzydkie pająki są pokonane. Tutaj mamy ten, te złoże.
Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. Czyli mamy ten nefryt, ale właśnie póki tu jesteśmy, to od razu sobie odpalimy to, no bo to jest tutaj i nie będziemy się specjalnie wracać, żeby tutaj do tej jaskini iść głębiej, tylko jak jesteśmy w niej, to trzeba działać, nie? Tutaj coś czerwonego mi się wyświetliło, ale nic nie ma, pewnie będą pajączki. Dalej. Ten jest chyba większy, nie? Chyba tak. Chcę jakiś odwar użyję, żeby był lepszy fan. Każdy udany trafienie zwiększa siłę ataku. Dobra. Zwierzętą? Chyba tak, nie? Chociaż nie, może to być insektoid też. Może być to insektoid. Co? Tu insektoid. Arachnofron. Arachnomorf. Ale jazda. Dobra, dobrze sprawdziliśmy, bo użyłem zły olej. To nie jest zwierzę, tylko właśnie insektoid. Ole, nie żartujcie nawet. Ała, patrz tu. Ała, to było bez sensu. Mogłem, kochani, już iść w biały miód. Ten odwar trochę mnie zabił, bo no, tak podwiększył mi niebezpieczny poziom zatrucia. Dobra, czyli trzeba zrobić to, co robiliśmy przed chwilą, czyli poszukiwania. Tak. Jeszcze sobie możemy dać ten odwar, nie odwar, tylko insektoidy, tak. Ja mam moc znaków, szansę na podpalenie. I tak naprawdę... Aha, nie mam po prostu tego. Mogę mieć moc znaków. Tak naprawdę... Te szanse na podpalenie mi teraz nie pasuje, nie? Też sobie inną petardę użyję. Nie róbcie mi tak. Kurde. Są upierdliwe trochę. Muszę je po kolei załatwić, bo będzie ciężko. Thank you.
Dobra, tego powinien mieć zaraz. Tylko uciekają, nie? Dobra. Dobra. Oj. Dobra, nie ryzykujemy. Robimy to w ten sposób. Ale uciekał. Jest denerwujące, no. Patrz to. Dobra, wyszło to, ale no... Uciążliwy przeciwnik. Tu już powinna być skrzynia, tak. Aha. Czyli floreny to były. Dobrze, zawsze coś, nie? Kości i doświadczenie jest. Po to tu przyszliśmy. Sobie ustawimy prawidłowe zadanie. Truten Embryai. Widzicie, no przeciwników tutaj jest. Tak naprawdę widać to, że zaczyna się już trochę inny poziom tych walk. No, bo jednak dodatek wchodzi na salony. Inni przeciwnicy, to mi się podoba. Inne ruchy, inny styl w ogóle walki. To jest to. Tu są silniejsi i to mi się podoba właśnie. Patrzcie, tutaj mamy do czynienia, oj, upiorki. Ojej, ojej. Dobra. Trzeba uważać tutaj z nim. No, nie mogę dać się tak podejść. Dobra. W ten sposób się zabawimy. Jeden tu robi robotę. Nie mogę użyć go. No patrzcie.
Nie radzą mi, nie? O, udało się. Dobra, idzie dobrze. Się trochę oddaliliśmy. Dokładnie. Ludzie przychodzą teraz, bo Wiedźmin zrobił to, co trzeba. Pięknie. Lubię. Dobrze, kochani, ogólnie będziemy potrzebować pieniążków, ale tu jest zielarz. Ja jestem ciekaw, co on tutaj ma nam do zaoferowania. Czego? Czego? Czy mogę powiedzieć? Czego? Dobra, chłopku. Masz takie rzeczy, widzę. A ja... Ulepszona pełnia, oczywiście. Wyśmienita pełnia, biała mewa, biała mewa, biała mewa. Wszędzie już białe mewy mi wołają. Już muszę robić te specjalne rzeczy. Trzeba sobie to na bieżąco jednak robić, nie? Nie ma co spać. No dobra, mamy białą mewę. Fajnie. I? Właśnie, na przykład eter. O to chodzi. Wyśmienity samo, wyśmienity smoczy sen. Coś tu się odpali? Nie, bo i tak trzeba mewę mieć. Oślepia przeciwników. Dobrze, no... Styknie. Bywaj. Tak, nie ma co się oszukiwać, ale trochę z pieniążków nas tutaj wydoili. Tyle rzeczy zrobiłem, tyle mam skończonych już questów. A tych pieniędzy wcale nie ma jakoś pokaźnej ilości. Nie? Co? W ogóle. Zaraza.
Tamte biegną jeszcze. Nigdy nie widziałem, jak działa ta zamięć. Teraz dopiero szczerze to widzę. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz, to zobaczyłem tą zamięć i nie miałem takich efektów jak teraz. Jestem ciekaw, czy to ulepszyli, czy nie wiem. Czy ja tego nie dostrzegałem, czy co? Ale no kurde, widać to gołym okiem. Dobra. Trochę, że się tutaj wystrzelał z tych wszystkich moich rzeczy. O nie, to pielce jeszcze. Nie, dobra, trzeba zrobić inaczej to w ogóle. Do szybkiej podróży trzeba zrobić jumpa. Dobrze. Porozmawiajmy. Pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. No, 10 koła. O, panie. Zerknę. 10 koła potrzebuję. Jak to, ja się pytam? Patrzcie, on ma jeszcze takie same pierdoły. Co mu jest? No nie, ja tutaj będę musiał w niego trochę załadować pieniążków, widzę. Coś tam on potrafi zrobić, ale to nie jest to, co potrzebujemy. Zaklinanie, nie? I teraz... Aha, premie zapewniane przez stoły partnerskie i koła szlifierskie pozostają na stałe. Spożywanie jedzenia regeneruje o 400 więcej życia, ale wszystko spokojnie jak pierogi. Po osiągnięciu maksimum punktu adrenaliny zaczynają maleć do zera, a w tym czasie zwiększa się regeneracja żywotności i wytrzymałości i zmniejsza się zatrucie eliksirami. Podoba mi się to. No. Widzicie, to jeszcze są odbicia, pancerz odbija wszystkie pociski, ciężar, trafienie znakiem zmniejsza jego wytrzymałość o 100%, gdy przeciwnik pod znakiem akcji przenosi się na następny cel, przeciwnicy podpaleni znakiem nie mają 100% szans na podpalenie innych przeciwników z zasięgu, to mi się podoba, no, to jest dobre. To mi się bardzo podoba. A runy zostaną usunięte? Czemu w ten sposób? No nie wiem. Aha. Dwa, a może być trzy. Rozumiem, można dodać. Fajny to jest. Podoba mi się.
Był. Dobrze, kochani, tak czy inaczej trzeba do niego tutaj jeszcze pieniążków nazbierać. Cóż, ja dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że oglądacie razem ze mną i gracie razem ze mną. Więc co, stay tuned z kanałem. Do zobaczenia. Będziemy robić dalej questy z serca z kamienia. Yo!